Niech Pan obdarzy Was spokojem. Środa 15 lutego, 6 tygodnia okresu zwykłego. Często mówimy, że trening czyni mistrza. Jest to dobre powiedzenie, dobra maksyma, dobry kierunek do działania. Ale pod tym słowem, trening no, kryje się pewna częstotliwość, pewna powtarzalność, czyli byśmy powiedzieli, jakiś proces. Jeśli trening, trening czyni mistrza, to znaczy, że na początku mistrzem nie jestem. Za pierwszym razem coś może się nie udać, za pierwszym razem jest za mało i potrzeba powtarzać pewne rzeczy. Nie lubimy tego, nie jesteśmy cierpliwi. Chcielibyśmy już, chcielibyśmy teraz, chcielibyśmy szybko. A Pan Bóg tworzy z nami pewną drogę, pewną formację, o czym już była mowa nieraz, komentując Pismo Święte. I dzisiaj też widzimy przede wszystkim drogę Noego, który zostaje uratowany, on i jego rodzina, i widzimy też proces, czy tą formację, którą tworzy Pan Bóg razem z nim. Jest ten czas, kiedy pada deszcz, ten czas potopu, potem ten czas, kiedy deszcz już nie pada i kiedy powoli opadają wody, Noe wysyła najpierw kruka, potem gołębia, wracają, potem już nie wracają. To wszystko dzieje się w jakimś czasie. Oni, zamknięci w tej arce, na pewno przeżywają to bardzo. Czy ten ptak wróci, czy nie wróci, czy znajdzie suchy ląd, czy nie znajdzie, wraca gołą, przywozi gałązkę, ale to jeszcze nie jest ten moment, potem wylatuje, już potem nie wraca, czyli wiadomo, że to wszystko już opadło. Jest to jakiś proces. W Noem też dokonuje się pewien proces. On też w tej sytuacji, myślę sobie, że no jest zaskoczony, nie do końca wie jak reagować. Dobrze, najpierw się cieszy pewnie, że został uratowany on i jego rodzina i wiele zwierząt, ale potem, kiedy kończy się ten potop, myśli sobie, no jestem jedyny na tym świecie. Tak, dzisiaj językiem psychologii byśmy powiedzieli, może jest w nim jakiś syndrom ocaleńca. Dlaczego ja przeżyłem, a inni umarli? Przecież tam też byli jego znajomi, jacyś sąsiedzi. Owszem, byli źli, owszem, byli grzeszni, no ale przecież no może i szansę mógł im Pan Bóg dać. Wiele pewnie pytań w Noem jest i w nim też dokonują się, powiedzielibyśmy, pozornie sprzeczne rzeczy. Z jednej strony buduje ołtarz dla Pana, składa w ofierze zwierzęta. Jest właśnie ten gest religijny, byśmy powiedzieli gest modlitewny, on cały czas w tego Pana Boga wierzy, a dalej, choć nie mamy tego w dzisiejszym fragmencie, wiemy doskonale, że później kiedy uprawia ziemię, kiedy właśnie zasadził winnice, moglibyśmy powiedzieć chyba jest pierwszym, który się upił, przynajmniej pierwszy opisany w Biblii. No, niektórzy mówią, że może nie znał właściwości aż tak tego wina, a może właśnie to jest ten gest rozpaczy. No Jestem tutaj, żyję, ale jestem sam. Tak wielu zginęło. Jest w nim to i, i, i światło, i ta ciemność. Jest w nim, myślę sobie, ta pełnia człowieczeństwa i ludzkości. Cały czas te różne rzeczy gdzieś Nim miotają. I kiedy popatrzymy na Ewangelię, też widzimy pewien proces. Jest pewien człowiek niewidomy, i Pan Jezus, choć wielokrotnie uzdrowił niewidomych, potrafił to zrobić za pierwszym razem. A tutaj zwilżył mu oczy, śliną, położył na Niego ręce, zapytał, czy widzisz. A ten, gdy przejrzał, powiedział widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. No to jeszcze nie widzi. To wszystko jest gdzieś za mgłą. On jeszcze nie ma pełnej jasności czy ostrości. Potem znów położył ręce na jego oczy i przejrzał. Zupełnie i został uzdrowiony. Znowu, tu też jest jakiś proces, proces w tym uzdrowieniu. Ale pierwsi chrześcijanie w tej Ewangelii widzieli też i ten proces zdobywania wiary, odkrywania, kim jest Chrystus. To pytanie właśnie o mnie, o człowieka, pytanie o Chrystusa, właśnie jak stać się chrześcijaninem, że to jest pewna droga. Nie jest wszystko jasne, nie jest wszystko określone, nie jest wszystko podane na tacy. Tam jest pewien proces. Czy mamy w sobie tą cierpliwość, czy mamy też i zaufanie, czy mamy świadomość, że będzie w nas to wszystko dosyć dynamiczne i raz będziemy się modlić, ale też i czasami będziemy grzeszyć, właśnie, że raz jak ten Noe faktycznie nie uniesiemy tej historii naszej, a drugim razem zwróci się do Pana Boga, mając do Niego zaufanie, że to wszystko w nas jest. I Pan Bóg doskonale to wie, pozwala, idzie z nami w tej drodze i sprawi, żebyśmy przejrzeli i żebyśmy zobaczyli. Żeby Noe zobaczył tą historię, tak, że Bóg dalej jest dobry, że był ten potop, owszem, może on dzisiaj tego wszystkiego nie zrozumie, ale kiedyś zrozumie, bo przed nim dzisiaj jest zakryte, widzi to niejasno. I tak samo ten człowiek zaczyna odkrywać, kto z nim rozmawia, kto go uzdrawia, że to nie jest jakiś tylko prorok, czy to nie jest właśnie jakiś uzdrowiciel, ale spotkał samego Boga, spotkał Syna Bożego, spotkał Mesjasza. Trening czyni mistrza. No, bądźmy właśnie tymi, którzy mają cierpliwość, mają czas, pozwalają Panu Bogu się prowadzić, ale cały czas wiedząc o tym, że miłość jest cierpliwa. Bóg jest cierpliwy względem nas, my bądźmy również cierpliwi względem Pana Boga, jeśli nie wszystko w naszym życiu idzie po naszej myśli. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.